Siemano, szkoda, jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj jedziemy Unikiem, odebrał się nutkę maszyn, napiliśmy mezokopca. Daliśmy 12 tysięcy zarodku. Teraz idziemy jeszcze dopłacić 20. Nie 24 tysiące, wyrażam, tylko musimy dopłacić 38 tysięcy złotych na mezokopca. On to chyba nie dopieszczony, dlatego większa cena. Ale już mam uważać, 38 tysięcy. Rzepak odkoszony. Rzepak. Kurwa, powiem krótko. Rekord 20 ton rzepaku uzbierałem. 20 tysięcy litrów. Kurwa, rekord. Kurczę, być. Tutaj już później troszeczkę słabiej sypał ten rzepak. Ale to tak, suma summarum. I tak jest zajebisty wynik co do właśnie zbioru rzepaku. Ja jestem bardzo zadowolony z tego rzepaku, aby reszta tak oddała jeszcze tego zboża, to będzie laleczka. Lecimy do sklepu, ponówkę, maszynę. Wiecie, jak mówiłem, właśnie od chłopaków. To klasa brałem, jest typowo nówka, maszyna, 50 tysięcy. Będziemy, też nie jest jakaś tam tania maszyna, ale dzisiaj będziemy sobie testować. Znam sobie dojawicę pod rzepak. Miałem dawać błonik. Wiecie, to jest bardzo w ramach testu. Jeden kawałeczek, właśnie taki mniejszy, zobaczymy jak to finalnie będzie wyglądało. O Jezus Maria, nie zdążymy hamować. To ja będzie w ramach testu. Bez orkowiec, patrzcie, już tam piękna bestia. Co wie? I elegancko pod tym względem. Tak, ja sobie nawinam, odpinam, podnoszę. No i mu teraz pokażę. Tylko pójdę zapłacić za właśnie tego bezokowca. No to więc to widzimy się za chwileczkę. A czyli poszedł. Piłem. Mezokowca namysłów, mam namysło, namysłów, namysło, Marakel 300, profil line. Nie, zobaczymy jak to będzie sprawdzało, nie? Jestem ciekaw. No ale maszyna, on potrzeba się takiego ciągnika jak właśnie jest klas. A będziemy wszystko widzieć na polu, bo nie ukrywam, no musimy dawać w na pole. Nie będziemy go testować. To jest cholernie długim dostawem. Więc no, będzie ciekawie, żeby jechać gdziekolwiek. Zobaczymy. Nie miałem, szczerze. Dzisiaj miałem pomysł zrobienie właśnie wprowadzenia tego bezrokowca, bo chłopaki nie mają czasu. Mówię, to jest blisko, bo mnie przyjadę. Tutaj potem z tego tego bezrokowca. My oczywiście mogę przetestuję, zobaczymy. Wolę jakieś pełni spizie po prostu. Aby tylko sprawdzić jak to będzie wyglądało. Maszyna będzie pracować. Jestem ciekaw. Taki kawałek może będziemy sobie dzisiaj robić. Przy domu. Zobaczymy, czekajcie, jak się rozpędziłem. A sobie drzwi nie domknął. Nie, naprawdę jest. Maszynka, powiem szczerze, że moje zdanie będzie zajebista. Nie wiem, jak macie, stwierdzicie, jak to praktycznie będzie. Troszeczkę byście, będziecie byli jakieś delikatne nogi mieli, bo dzisiaj cage'a stosowałem i troszeczkę się tutaj pokrociło. Ale nie ma tragedii. Wszystkim. W ogóle tak, w ogóle jest ta piernicz. Taby jeszcze leżą nieprzyciśnięte, już prawie pół suche, ale się trzeba trochę przesunąć. Można było je tutaj sprasować. Więc taka troszeczkę jesteśmy no w typu z robotą, ale nie na tyle, żebyśmy sobie na tej roboty nie dali sobie z nią rady. Więc no, jestem cholernie ciekaw właśnie jak to będzie. To jest podtarażowane te pole. Chcę powiedzieć na te drzewa. To już pozwolenie nie mam. Mogę sobie to wierzyć i usuwać.
tutaj wszystko. Ja sobie teraz wezmę tylko GPS-a oczywiście załączę, no bo trzeba z tej migoty korzystać. Czekajcie, tylko sobie konto stawię troszeczkę inny. I teraz powinno się elegancko. My, patrzcie. O Jezu, bardzo nisko wyszło. To jest taki piękny bezodpowiedź. Niby, wiecie, tak abstrahując, no niby to jest na Elixie jako bezodpowiedź. Nie było na trochę bezodpowiedź, ale się z tym kłócił. No i widzicie, 50 tysięcy. Więc powiem szczerze, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ta robota będzie w tym zestawem szła, bo to jest naprawdę, no nie jest taka kombinacja, w związku z tym, bo to można kombinować ustawienie wału wszystkiego, wciągnąć wał, żeby głębiej szedł, wszystko. No jest tutaj, patrzcie, ta wyżówka może głębiej iść, może iść płyciej. Wszystko można sobie po prostu dopasować tak, by to miało tylko ręce i nogi. No zobaczymy, puścimy go na maksymalną głębokość. Zobaczymy. Ile będzie mógł bez okosy lecieć, ale mi się tak na razie wstępnie tak te 9. Czy będzie szedł? No na razie ruszył. Na razie daje radę. Krasiołek troszeczkę może mieć problemy, ale myślę, że będzie w sam raz. Wiadomo, to jest podrzepak przygotowywany. Zobaczymy, czy to będzie tak, wiecie. Ja i tak podejrzewam, że jeszcze normalnie to przeładam. No to tylko, wiecie, stopo zrobione. To pole. Nawet gdyby do naszego spłuknięcia tak bezokowcem, żeby to szło. No ciekawe jest. Po prostu jest ten pole, nie ciekaw tego bezokowca. Jakby zareagujecie na tego bezokowca. No bo dla mnie to jest coś, co naprawdę ładuje mi dupę. Ładuje mi dupę, żeby szybciej można było dość bawić. No dobra, no, jedyny minus bezokowca, że na poziomie musieli naprawdę mocno tutaj po prostu tutaj pyskać, tak? No ale to mi się nie przejmuje, opyskiwać mam skłomy, więc tu takim rzeczami się nie przejmował. Właśnie typu właśnie pyskami i tp, no to się nie opłaca, nie wiecie, nie mam się przejmować. Matko to szybciej podoba to iść. Patrzcie, na dech na godzinę leci, to nie ma źle. Na zakowcym. Zobaczymy, no jak to będzie na to stało sobie tak, jak to można powiedzieć, do sierpnia, do siewu właśnie na rzepaku. Jeśli to wyda, czy nie, to się wtedy ukaże. A powiem, że już taka dość masywna konstrukcja tego bezokowca. Więc naprawdę, no, o to mi chodziło. O to mi, proszę Państwa, chodziło. Ten bezokowiec był w miarę ciężki i to by naprawdę naprawdę te pola. No, ja myślę, że będzie zajebistą. Może będzie zajebistą maszynką. To się ładnie elegancko sprawdzi. A spróbuję sobie chodzić tutaj za te pole. Pod tym względem, żeby to już mieć z głowy. Wiadomo, tak się wyciągnie nie robi. To może to jest wiadomo, bez dwóch zdań. No, ale już nie chcę się tutaj kręcić, zobaczymy. Ja jestem ciekawy tylko bez okowca, jak będzie kupiedzy sobie robił. Chociaż też nie wiem, to będzie sens bez okowca robić kupiedzy. No wiecie, no, jak ktoś będzie potestować. Będą po zbożach, będzie to warte walczy, będzie właśnie ten bez okowiec. No i wtedy zobaczymy, jak to będzie finalnie pięknie wyglądało. Bo na razie nie powiem, no jest na maksa, bo to jest na jakieś 38-40 centów. Bez okowcem ustawiony. Znaczy nawet nie talerzówka nie zagarnia tego. Muszę sobie to właśnie poregulować teraz sobie wszystko elegancko, żeby to też miało się lepiej. Dobra, i zobaczymy teraz, czy to będzie miało jakieś lepsze przełożenie do tego, czy nie będzie miało lepszego przełożenia, bo to będzie. Trzeba tak dość dobrze to dopasować, tak? To jest wszystko. Poustawiać wszystko tak, żeby to miało się ręce i nogi miał. No ale ładnie, na razie zobaczmy, jak to będzie wygląda. Właśnie tym bezokowcem.
facet będzie pokazuje, gdyby to jest obowiązek kobiet, ale wiadomo, to troszkę inaczej to farming czyta. Ale tak to fajnie, te pole sobie robimy, później będziemy mieli sobie, wpadniemy do programu jeszcze po drzewach, będziemy sobie to po prostu robić. Dziękuję wam. Ale to wiecie, no pokazanie wam, jak to wszystko będzie wyglądało. No bo ja teraz mam jedną robotę, którą muszę dzisiaj zrobić na odcinku. Czyli muszę jeszcze zrobić, proszę państwa, mieszanie paszy. Mieszanie paszy, muszę spędzić sobie to tylko muszę spędzić sobie szpilki do czujnika i wziąć sobie ładowarkę do kieszonki, żeby ładować. Tak powiem szczerze, że normalnie to wygląda. Takie dwa przejazdy testowe, zobaczcie jak będzie wyglądało. Tak to będzie wyglądało po jetpack, w ogóle po jetpack sobie zrobić okie bezpośrednio. No i na razie dość ładnie to wymiesza. Ładnie miesza, to nie powiem. Zobaczcie jak będzie wyglądało po zasiewach tutaj właśnie zbóż. I tak przez tym to będzie tylko przygotowany pod zboża. Tylko i wyłącznie pod zboża. To jest tylko wychodził. No pod kukurydzę to już raczej mówię, będzie tylko bo zobaczymy jeszcze. A to będzie wyglądało typowo. Na razie jestem zadowolony. No wiadomo, nowa maszynka, coś to naprawdę nie kręci w tym momencie. Żeby taką maszynę, a nie inną. No co? Jest pięknego. No, mi się podoba. Ten bazookowiec. No i pod ten plac będzie miał co robić. Będzie miał co robić tym. To jest 3 metry. A ten jest klas, proszę, ma 165 koni. Więc powiem szczerze, no tak ma optymalną taką moc, mi się zdaje, pod właśnie pod ten właśnie bez tego bezookowca. Leczka, widzicie, spięta w skrób ten. Dobra, na razie to muszę tak zrobić. Odpalę sobie internet szunala. Teraz sobie pobał ustawić. No i tak. Na pewno wiem, że to muszę to paszowo zmieszać. Trudno. Więc tutaj lecimy sobie tutaj blisko. Aż blisko czy nie blisko, zobaczymy. Bo tam będzie się trochę się napędzić, bo tak. Muszę przejechać właśnie, a później do kieszonki. Będę za mało trochę będę miał. Muszę się trochę nakręcić. A się nie przyjmuje. Pod tym względem. International mam taki troszeczkę malutki pod tym paszowóz. Podejrzewam, że szczerze, podejrzewam, że go sprzedam. Tak jak wtedy myślę, że pójdzie. Wyremontowany. No i po prostu ten ciągnik, który będę wolny miał, będzie wspinany po paszowozu. Bo powiem szczerze tak. W sumie suma osoba, nie wiem czy będzie sens trzymać takie ilości ciągników na gospodarstwo, na gospodarstwie. Zobaczymy. Ale tak, jedna kieszonka siana, jedna kieszonka, jedno siano i reszta wazimy kukurydzy. Bo ja zrobię to chciałem. Reszta wazimy kukurydzy, to wiecie, że wspinam sobie wszystko. To jest to na zrobione, wiecie, na szybciora. Miał być szczerze, nie miałem oczywiście TML, ale patrzę, że jest dość mało, więc mówię, dobra, nie będę później nie głodził jakoś tych krów, więc niech lepiej te krowy już mają ten TMS zrobiony. Kukurydzy jeszcze coś sporo mam. No ale wiadomo, zaraz ona pójdzie. Pójdzie naprawdę duże ilości troszkę teraz. Nie ukrywam, odganiałem trochę belkami żyta. To teraz tak, gdzie ja mam kuziwa szpilki? Szpilki od tego. To już wspomniałem, dobra. Ten kęsik fajny, bo ta klimatyzacja jest, wszystko jest tak samo jak już w tych długich ciągnikach, więc praktycznie mam wszystko fajnie przygotowane, wszystko już mogę sobie komfortowo robić. Nie muszę wcale się potwierać.
więc idzie jest cichutki, ciągnij rzekę. Pod tym względem jest coś pięknego. Dobra, teraz tak, musimy sobie wziąć siana, belkę. No i teraz co? Chodziło mi o to, właśnie patrzcie. I tu The Fest wysoko podnosi. Nie o to mi chodziło. Bo wyglądam na 31 roku Turalime. Dźwigiem 1600 kg. Więc tak też nie jest jakoś tutaj tanio. Mamy, no mi się zostaje, że naprawdę fajnie sobie tutaj nawało rady. Tak, chcemy teraz ściągnąć melkę siarnokrzonki, siarnok użyta. Sobie tutaj, bo nie muszę siąść do gościa, który właśnie poprzednio brał że już tym kubo smogę, ciągnie się dochodzić do słomy, bo trochę tej słomy posiadam do trzymania. No, zaraz później wybiegali mnie czasami. Pościnam wielkie, wiadomo do case'a, nie powinien mieć tak fajnie drzwi otwarte, tak? Więc może sobie zapewnić zaraz tu wróćmy. I sobie to będziemy ogarniać tu. A ten troszeczkę lepiej, tak mniejszy mi się zdaje pod tego tora. Bo wiecie, mają się taki naucznie lewy, jest troszeczkę lepszy pod względem i prędkości i wszystkiego, bo powiem szczerze, że naprawdę podoba mi się. Tutaj ten pełnik, dobra, lecimy sobie po 2,5 tony bodajże tylko jedzę. Więc tam jest, nie wiem, trałyżki właśnie z tego pod tym względem. No a się fajnie park na przynowie, wszystko jest pięknie, półczwórka, muszę też już wystawić na sprzedaż, żeby już nikt nie zawalała, tak powiem, nie zagracała tego wszystkiego. Więc wiem, troszeczkę trzeba się tutaj będzie nabawić pod tym względem. Będę się trochę bawić tak pod tym względem, ale to nie ma jakiejś tak. Muszę piki zamknąć, bo doganiam obłonik, ja się go nie skończyłem. Więc muszę tak odpalić lodowarkę. Czego lodowarka nie chcę odpalić. Oś. Zaczyna się trochę knosić. Dobra, tą łyżkę musimy odpiąć. Bo teraz jestem do obłonika. Łyżkę wyrywa. Teraz tak, czy ja sięgnę bezpośrednio łyżkę tam? Może wypadała łyżkę. Tak przestawić, muszę tak przestawić, dobra? Tak sobie przestawimy, nie ma problemu żadnego. Pik. No i zamaskujmy przód, tył, trochę do przodu. Zajebiście. Pik. No i tak, bierzemy, to będzie bodajże dwa łyczki. Dwa łyżki. Żeby poogarniać tego, bo troszkę się popsuło, to ciągle gdzie nie idzie. Muszę sobie to ogarnąć. Cyk, 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 cyk. Można sobie jeszcze jedno łyżki dołożyć. I będzie można sobie tutaj wysypać. Cyk. No ja powiem szczerze. Ciekawe, ty się tak będę chciał po długości sobie teraz lecieć z tym wszystkim, jak to będzie wyglądało z tym bezrokowcem. Mam się z tym do myśli. Ja to są duże pieniądze, to nie są krocie, tak powiem. To są różne pieniądze, 50 tysięcy to aż naprawdę jeden czynnik. Tak kosztował właśnie case, którego mamy teraz, to kosztował 50 tysięcy. Więc no, to już jest naprawdę kit potężny. Ale o to mi chodziło, żeby kończyć coś konkretnego do tego case'a. Klasa można kupić. To już elegancko. Tutaj też internet, ja sobie daję, ale
z paszowolem, ale chociaż powiem szczerze, że ci się przydał. Miał chyba większy paszowóz, to jest pojedno, drugi większy ciągnik do paszowolem, bo no jest problematyczne to, że z początku fajnie wyglądało, teraz troszkę już jest męczarnia z tym paszowozem, ale cztery paszowozy dziennie umierzą na miesiąc farmingu. 4 z 5 muszę paszowoz, nie, przepraszam, tutaj 3-4 paszowozy, to nie mieszać, 4 paszowozy tutaj, już wam tu już pokazuję, tutaj były tak, 4 paszowozy, liczyć, tutaj muszę mieć 2 paszowozy, tutaj muszę mieć te 2 paszowozy, no i tutaj też muszę mieć 2 paszowozy, może 2, 4, 6, 10 paszowozów dziennie trzeba umieszać, żeby po prostu im dać, więc troszeczkę już ten paszowoz jest za mały, ale nie ma jakiejś takiej dni, na razie daję radę. Na dzisiejszym odcinku było to na tyle. Jeśli takie już nie muszę zbadać, to jest pewnie komentarz, linki za mną, nie trzeba się zobaczyć, tam na razie oczyścić.